Państwa i naszym gościem jest dzisiaj aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie, którą na ekranach kin możemy teraz oglądać w filmie zatytułowanym Alchemik, pani Joanna Szczepkowska. Witam panią. Proszę pani, od pani debiutu minęło 13 lat. Czy dla pani była to szczęśliwa trzynastka? Jak pani ocenia ten okres z punktu widzenia zawodowej kariery? Nie oceniam. Prawdę mówiąc, nic mnie to w tej chwili nie obchodzi. Przepraszam, że tak mówię, ale rzeczywiście własna osoba jakoś nic mnie teraz nie obchodzi. Dzieje się tyle wspaniałych rzeczy i fascynujących, ta nasza codzienność jest frapująca. I prawdę mówiąc, po 13 latach zazdroszczę pani. Ja bym wolała siedzieć tutaj i odczytywać te pierwsze karty Polski pokomunistycznej. Chyba bym wolała, chyba w tej chwili myślę, że to jest na mój temperament. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani spróbowała. Tylko ja mam do pani jedną prośbę, ponieważ już tutaj jestem i naprawdę mam okazję siedzieć przy tym stole. Chciałabym podać pewną wspaniałą wiadomość. W każdym razie według mnie jest ona prawdziwa. Czy pani pozwoli, że ja się zabawię w panią? We mnie. Tak, bardzo proszę. Dobrze. Ale możemy nie zamieniać się krzesłami. Nie, może. Proszę bardzo. Otóż gdybym była na tym miejscu, powiedziałabym tak, proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.